No i wreszcie jesteśmy. Dotarliśmy na samą północ wyspy. Na samą północ Santorini, gdzie mieści się Oja i ja, jak mówią lokalni. Zaołek zwał, to miejsce, do którego na pewno dotrzecie, kiedy będziecie na Santorini, kiedy będziecie odwiedzać tę jedną z piękniejszych wysp greckich. Więc specjalnie zostawiliśmy to miejsce na trzeci czy czwarty dzień, żeby od razu się nie rozkochać albo od razu się nie rozczarować, bo no wiemy już z naszego podróżniczego doświadczenia, że takie miejsca, które są bardzo popularne, potrafią być też bardzo męczące i potrafią być bardzo rozczarowujące. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że tutaj traficie wcześniej czy później. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jakie będziecie mieli wrażenia, jakie będziecie mieli wspomnienia z tego miejsca. Naprawdę jestem ciekaw, jeżeli byliście, jeżeli macie swoje przemyślenia, to zostawcie w komentarzach, no bo to jest takie miejsce czarno-białe. Z jednej strony miejsce bardzo komercyjne, super, mega komercyjne. Sorry, my friend. Mielno i Ustka połączone razem to sanatorium miłości poza sezonem do tego jeszcze. Jest to miejsce totalnie, ekstremalnie komercyjne, nastawione na zysk, na przemiał turystów. To jest na pewno minus. Drugim minusem jest to, że jest tutaj tych turystów w związku z tym, że to miejsce jest tak mocno reklamowane, tak mocno promowane we wszystkich przewodnikach turystycznych, we blogach, w przekazach, filmach, gdziekolwiek. No, że są tutaj po prostu tłumy. Nawet teraz poza sezonem są tutaj tłumy, mnóstwo ludzi. Wieczorem ciężko jest się dostać gdziekolwiek, jakiekolwiek miejsce, z którego można zobaczyć zachód słońca. Podobno jeden z najpiękniejszych na świecie. No widzieliśmy ten zachód wczoraj, bo byliśmy tutaj wczoraj, ale nic wtedy jeszcze nie mówiłem z pełną premedytacją, bo myślałem, że przyjedziemy dzisiaj, będzie pusto i będzie można sobie spokojnie pochodzić po tych uliczkach i pokazać wam, jak to wygląda. Nic z tego. Jest jeszcze więcej ludzi, jest jeszcze więcej tłumu, jest jeszcze ciaśniej. O ja plusów mam oczywiście masę. No jest tu pięknie, nie da się ukryć, nawet jeżeli jest super mega komercyjnie, to pięknie tu jest. Te wszystkie błękitne kopułki, wiatraki, kościółki, to co znajduje się na pocztówkach, folderach związanych z Santorini, to jest właśnie tutaj, w miejscowości Oja. I właśnie tutaj to wszystko znajdziecie. Nie jest może jakoś super łatwo do tych miejsc dotrzeć, bo tu jest dużo takich małych, wąskich uliczek, które są prywatne, tam nie można przechodzić. Część tych zdjęć, które widzicie w folderach, czy widzicie gdzieś na Instagramie, to są zdjęcia robione z prywatnych posesji. Na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo nawet poza sezonem do tych takich najbardziej znanych spotów foto ustawiają się kolejki, więc trzeba czasem poczekać parę minut, żeby sobie taką fotkę pstryknąć w takim fajnym miejscu. No więc w sezonie no, musi być jakaś katastrofa. Plusy Oi są takie, że jest tu pięknie, no zdecydowanie, nie da się ukryć i nie ma co dyskutować. Niezależnie od tego, jaki tutaj jest level komercjalizacji tego miejsca, no to jest to przepięknie. Miejscowość super położona na zboczu, setki małych uliczek, kościoły błękitne, kopuły, białe ściany, to wszystko, co chcemy zobaczyć, kiedy przyjeżdżamy do Grecji, jest właśnie tutaj. Czy jest tu coś, co trzeba zobaczyć specjalnie? No, nie wiem. Czy jest tu coś, co trzeba zobaczyć specjalnie w tej miejscowości? Po prostu trzeba pochodzić po tych uliczkach i złapać klimat. Na samym końcu jest taki niewielki klif, na którym znajdują się ruiny zamku. I stamtąd obserwują turyści zachody słońca. To takie podobno najlepsze miejsce do tego, żeby patrzeć, jak nad Santorini słońce zachodzi. Musicie jednak sobie zdawać sprawę, że wieczorem tam są tłumy, więc trzeba ustawić się w długiej kolejce. I oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto ustawić się w takiej długiej kolejce, stać w naprawdę dużym tłumie, a po to, żeby zobaczyć zachód słońca nad morzem. Możemy go zobaczyć z wielu zupełnie innych miejsc na Santorini, koniecznie stąd. Bo to akurat jest wsławione przez przewodniki turystyczne, przez grecki marketing turystyczny również. No ładnie jest, ładnie, nie da się ukryć, tylko że jest strasznie dużo ludzi. Do i można się dostać tak jak do wielu innych miejsc na Santorini, czyli można się dostać samochodem, można się dostać taksówką albo autobusem. My tu przejechaliśmy samochodem i jak się okazało, to był błąd. Wczoraj wieczorem, kiedy tutaj byliśmy, już był drobny problem z parkowaniem. No i zakładaliśmy, że jeżeli przyjedziemy tu dzisiaj w ciągu dnia, kiedy prawdopodobnie nie będzie turystów, to będzie trochę łatwiej. Oczywiście zupełnie na odwrót było.
korki jeszcze większe, turystów chyba jest zdecydowanie więcej niż wczoraj wieczorem. No i parkowanie tu w OI jest po prostu jakimś mega wyzwaniem. Więc jeżeli koniecznie nie musicie przyjeżdżać samochodem, to nie przyjeżdżajcie samochodem do OI, bo tutaj po prostu jest straszny kocioł i jest ciężko ten samochód gdzieś zaparkować albo zostawić. Są jakieś takie parkingi przed wjazdem. Parkingi, nie wiem, czy miejskie, czy prywatne, płatne w każdym razie. One nie są jakoś dramatycznie kosztowne, bo to jest około 4-5 euro za godzinę. Więc okej, okay, jak ktoś chce przyjechać sobie tutaj na godzinę, dwie czy trzy, czy nawet cztery pochodzić i pozwiedzać o jedno, to okej. Okay. Ale one są no jeszcze kawałek przed wejściem do centrum, trzeba podejść trochę. Zresztą zakładam, że w trakcie sezonu też są full, bo wczoraj wieczorem trochę samochodów na tym parkingu było, ale dzisiaj na tym samym parkingu było już bardzo dużo samochodów, a jest środek tygodnia i nie ma sezonu, bo jesteśmy w tej chwili na przełomie maja i czerwca. Autobusy z Firy kursują kilka razy na godzinę, więc dojechanie tutaj autobusem nie jest żadnym problemem. Ten autobus zatrzymuje się niedaleko przy centrum OI. Wystarczy przejść paręset metrów, więc jest to na pewno wygodniejszy sposób i w taki sposób znacznie mniej uciążliwy, żeby tu dotrzeć. Na pewno z Firy będzie to autobus jechał jakieś 25 minut, 30 minut może maksymalnie, to jest blisko, ale droga prowadzi troszeczkę dookoła. Więc wyjeżdżamy stąd no pewnie zmieszanymi uczuciami. Ciekawy jestem, jakie są wasze opinie na temat tego miejsca. Z jednej strony oczywiście to taka miejscowość, do której trzeba przyjechać i trzeba ją zobaczyć, ale nie wiem, czy chciałbym tutaj przyjechać jeszcze raz, żeby spędzić tu jeszcze jeden dzień. A, jeszcze jedna uwaga. Informacja od lokalesów, Lataka, zanim tutaj przyjechaliśmy, żeby bardzo uważać w OI na kieszonkowców.